Cześć, z tej strony Fajrel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony specjalnie tylko i wyłącznie jednemu zadymiarzowi, a będzie nim Brock, ponieważ udało mi się odblokować na nim aż 2 Star Powery i dzisiaj sobie porównamy, który z nich jest lepszy. Jak widzicie, mamy dostępne 2 Star Powery, gwiezdna moc łatwopalny, atak Brocka wywołuje pożar, znajdujący się w jego zasięgu wrogowie otrzymują 500 punktów obrażeń na sekundę, trwa przez 2 sekundy. Drugim Star Powerem za to jest gwiezdna moc rakieta numer 4, Brock ładuje 4. rakietę do swojej wyrzutni, zwiększając liczbę pocisków i wyrzucając termos, który trzymał wyrzutni numer 4. Wow, ten Star Power naprawdę zapowiada się mega ciekawie, ponieważ Brock będzie miał w swoim magazynku aż 4 naboje. Nie 3 zwykłe naboje, tylko 4. Więc z pewnością teraz jak podejdziemy do skrzynki Brockiem, rozwalimy ją od razu, bez czekania na amunicję. Ale zanim przetestujemy sobie 2 nowe gwiezdne moce, które udało mi się odblokować, sprawdźcie, czy na pewno już subskrybujecie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z gry Brawl Stars. Dajcie znać też ankiecie, czy wolicie grać w gry na komputerze czy na telefonie, bo jeżeli wolicie grać w gry na telefonie, to przygotowałem dla Was przekozacką grę, która ma grafikę jak na komputerze, a jest grą mobilną. Raid Shadow Legends, czyli jeden z najbardziej ambitnych projektów RPG 2019 roku. Mimo, że jest grą mobilną, to i tak można ją porównywać z najlepszymi tytułami gier na komputer oraz tymi na konsole. A co najważniejsze, jest zupełnie za darmo. Gra posiada niesamowitą grafikę 3D i wciągającą fabułę, która pozwala nam wczuć się w rolę dowódcy, prowadzącego spektakularne walki z bossami, dzięki którym podbijamy dungeony. Oprócz tego możemy zmierzyć się z innymi graczami online na arenie PvP, odblokowywać setki nowych, ciekawych postaci, a następnie dowolnie je modyfikować. W niecałe 6 miesięcy 10 milionów graczy pobrało już tę grę. Teraz pokażę Wam moje postacie, które udało mi się odblokować w tej grze. Moją ulubioną postacią jest Shamrock. Jest to taki wyrośnięty irlandzki elf, który atakuje wielkim kuflem piwa. Jest on klasy legendarnej i jest on postacią wspierającą moją drużynę, czyli jest supportowym graczem. Nie dość, że jest postacią legendarną, to posiada jeszcze przekozackie epickie przedmioty, takie jak epicki miecz, epicki hełm, tarcze, rękawice, zbroje oraz buty. Cały set jest kompletny i dzięki temu posiada funkcję wysysania życia. A co za tym idzie, każdy atak zadany w przeciwnika zostanie mi zwrócony w postaci życia, czyli automatycznie się uleczę. Ta postać jest naprawdę ultra mocna. Drugą moją ulubioną postacią jest Atur. Pochodzi on z rodu Barbariansów, jest to postać tankująca, czyli posiada bardzo dużo życia i przyjmuje na siebie wszystkie ataki. Dodatkowo do tego ma przekozacką halbardę. Generalnie on jest człowiekiem, nie jest żadnym stworem, więc dlatego w sumie mi się podoba. Zobaczcie na tą przekozacką grafikę, przecież to nawet nie przypomina gry na telefon, to wygląda jak gra na komputer. Naprawdę grafika w tej grze mnie zaskakuje. Tak samo jak zaskoczyła mnie możliwość otrzymywania nowych przedmiotów zupełnie za darmo poprzez codzienne logowanie się do gry, a za każdy ukończony miesiąc dostajemy epicką postać. Ponadto odblokowujemy codziennie różne bonusy w postaci energii, książki ze skillami, pieniędzy, bądź też kryształami, które samonują nam postacie. To, co najbardziej urzekło mnie w tej grze, to to, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Ja osobiście lubię odblokowywać i ulepszać nowe postacie. Moim zdaniem ta gra jest naprawdę ciekawa, ale to nie jest tylko oczywiście moja opinia, ponieważ 300 tysięcy osób pozytywnie już oceniło tę grę w sklepie Google Play. Gra rozwija się w zawrotnym tempie. Spójrzcie tylko na tę mapę, która przedstawia miejsca, które musimy podbić. Twórcy mają ogromne plany aktualizacji gry na kolejne 6 miesięcy, dzięki czemu możecie się cieszyć nieskończoną ilością treści. Nowe frakcje. Arena drużynowa. Nowe bossy, gdzie będziesz mógł walczyć ze swoimi członkami klanu. Na pierwszy ogień przetestujmy sobie pierwszy Star Power, który nazywa się Łatwopalny. Dodatkowo chciałem się Wam pochwalić moją szafką. Ile posiadam skidów do Brocka? Chyba brakuje mi tylko jednego jakiegoś eventowego. Mamy Boombox Brocka, mamy plażowego Brocka, mamy zwykłego Brocka i wyścigowca Brocka. Może zagrajmy pierwszy meczyk właśnie tym oto skinem. Dzisiejsza mapka, moi kochani, jest stricte pod postacie, które mają daleki zasięg. Jest ta mapa naprawdę otwarta. Zobaczmy, jak szybko otworzymy sobie skrzyneczkę. Raz, dwa, trzy. Wow, zobaczcie, cały czas mój Star Power podpala te skrzynki i one się od razu szybciej otwierają. Po 500 bije, czyli nie dość, że strzelę raz z rakiety, moja postać zadaje plus 1000 obrażeń jakby więcej. Tu mamy Bibi, która zajęła się 8-bitowcem. Ja tam postaram się jeszcze ją pokonać. Dobra, dostała. Shelly kroi to wszystko, ja zabieram Cuba i uciekam. Okej, moi kochani, mamy 5 Power Cubesów. I tutaj gdzieś jest stara w krzakach. Ten Star Power jest o tyle super, że mój przeciwnik, nawet jak go nie trafię, mogę mu po prostu tym Star Powerem odciąć drogę. Będzie miał mało życia, ja przed niego strzelę. Mimo, że go nie trafię, to i tak on
prawdopodobnie wejdzie w mój ogień. Dobra, ulcik na tą Shelly, zaryzykujmy. A jak? Spadły z niej aż 3 power cubesy. Kozacko, 4 zadmiarzy dostało do końca. Sprawdźmy sobie tutaj krzaki. Tu nikogo, tu nikogo, tu też nikogo. Idzie Jin, raz, dwa. Patrzcie, dostał raz, ale go nie podpaliło. Dobrze, dostał. Zostało mu naprawdę mało, mało życia. Leci ta moja strzała. I patrzcie, tak bym go mógł podpalić. Naprawdę. Zobaczymy, czy trafię. Go podpalę. Podpaliłem go! Dostał! No nie wierzę. Okej. W takim razie zultujmy go. On już raczej mi chyba nie ucieknie. Tak jest, nie uciekł. Wielkie starcie. Został mi jeszcze tylko jeden zadymiarz do podhaczenia. Oj, mi się wydaje, moi drodzy państwo, że ten Star Power będzie chyba lepszy od 4 rakiet. Wy napiszcie w komentarzu, którym Star Powerem wolicie grać, jeżeli gracie brokiem, o ile macie odblokowany już ten Star Power. Dobra, sprawdźmy te krzaki, bo tutaj mnie przez chwilkę nie było. Tatara gdzieś tutaj jest. Jest tutaj, okej, okay, dostała. Dostała, ucieka. Nie wiem, czemu ona tam ucieka i dostaje bombę? Nie dostała, ale wyprzedziłem ten strzał. No i niestety ona jest zmuszona w tym momencie albo do mnie przyjść, albo zginie po prostu w burzy. Okej, okay. Jeszcze ją sięgnąłem. Moi drodzy, Star Power naprawdę jest rewelacyjny. Bardzo fajnie mi się gra teraz brokiem. Nie grałem brokiem, ponieważ denerwowało mnie, jak miałem w magazynku tylko 3 strzały. Więc jeżeli ulepszacie jakąś postać, a lubicie postacie typu Brock Piper, to polecam sobie wbić pierwszy Star Power na broku i niech to będzie łatwopalność. Przyszedł czas przetestować drugi Star Power. Dajmy rakieta numer 4 i przy okazji weźmy sobie może plażowego broka. Plażowy brok jak najbardziej na propsie. Uwielbiam ten skin. Zaczynajmy. Okej, sprawdźmy, jak się spisze drugi Star Power. Zobaczmy, jak szybko otwieramy skrzynki na początku. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, na 4 strzały od razu. Pięknie. Czyli musimy mieć 4 rakiety w rakietnicy, żeby otworzyć sobie skrzynkę na szybko i żeby nas nikt na przykład w tym momencie nie zabił albo nie przeatakował. Ten Colt dostanie? Dostał. Z kim on walczył? Ze Rico. Z Ricardem, z Ricardem. Rico się boją na tej mapie. On tutaj ma dużo nawet ścian ciekawych do odbijania. O, 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 jak ma ulta, no to może tu namieszać ładnie. Gdzie on jest? Nie wiem właśnie, w który on wlazł teraz krzaki. A nie chciałbym z Rico klepać się na blisko. Dobra, mamy tą skrzynkę, więc poczekajmy sobie na spokojnie na 4 rakiety. Nie pchajmy się do środka. Tam siedzi jakiś ból, więc będzie ciężko. Fajnie, że mamy tą 4. rakietę taką dodatkową, więc nawet możemy sobie podjechać jakiegoś El Primo, który ma na przykład 3 Power Cubes 2 i ta rakieta doda dodatkowy damage i go zabijemy, bo zazwyczaj w broku brakowało kolejnej rakiety podczas raszowania przeciwnika. Dobra, ktoś pójdzie po to? Crow. Idealny strzał, idealny timing. Jak ja to zrobiłem? Pięknie. Jeszcze tutaj ten ból zostanie obity i raz, dwa, trzy. I jeszcze patrzcie, miałem 4. rakietę, która poleciała w drugim kierunku, mimo że nacisnąłem auto-atak, ale miałem tą pewność, że go pokonam. Powiem wam tak, moim zdaniem chyba Star Power numer 1 jest lepszy, więc zagrajmy nim jeszcze raz. No okej, moi kochani, zagrajmy jeszcze raz brokiem, tylko że tryb eliminacje. Czy ktoś tutaj jest? Bu, na dwóch Star Powerach, na dwóch Star Powerach, co ja gadam, na dwóch Power Cubesach. Ja wziąłem pierwszy Star Power, jakby ktoś się pytał, czyli ten podpalający, łatwopalność. Mamy 5 cubów, nie jest najgorzej. Ja jeszcze bym chwileczkę poczekał tutaj, żeby się zrespił jakiś cubik. Jak nie, to weźmiemy te dwa. Jakby jeszcze tu z lewej się zrespiły dwa, by było cudownie. Bot ma już 80 życia. Dobra, trudno, idę. 8 Power Cubesów, nie jest źle na początek. Można tutaj już coś troszeczkę powojować. Bot dostał, nie dostał. Dostał, dostał. Dwa razy podpalam. Okej, okay, zszarżował mnie najgorzej. Dobra, wyczułem go, wyczułem. Wyczułem, 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 wyczułem. Wszystko wchodzi na razie na miękko. Tylko nie mogę już teraz atakować. Widzimy, ten brok też ma taki Star Power. Wezmę sobie tu Cuba. Przez chwilę byłem pierwszy. Nie zdążyłem zauważyć. Wow. Tutaj naszego bota ktoś trochę poddenerwował. Rose'a na 8, najgorzej, najgorzej. Nie dam się temu Coltowi zabić. Szkoda mi jest Power Cubesów. Jeżeli go uderzę kilka razy, to jest szansa, żebym wyszedł na prowadzenie. Raz, dwa, okej. I teraz muszę zaryzykować, wyskoczyć, lecieć w kierunku bota. On jest tutaj. Raz, dwa, trzy. Jestem na czele, pięknie, 4. Muszę zrobić uniki. 25 000 mu stało, to nie jest dużo wcale.
Jeszcze Farel, troszeczkę pobijaj. Jeszcze pobijaj. Jeszcze jeden strzał. I dzięki temu, że wyskoczyłem, udało mi się wygrać tę gierkę. Podsumowując, dwa star powery, moim zdaniem pierwszy star power, czyli łatwopalność, jest o wiele, wiele lepszy, ponieważ można zaskoczyć przeciwnika. Nie dość, że go trafisz, no to jeszcze podpalisz. Dodatkowo, jak twój przeciwnik ma mało życia, to możesz strzelić rakietą przed niego i wtedy przed nim pojawi się ogień, który zada mu aż 1000 obrażeń. A co wy uważacie, oczywiście dajcie znać w komentarzu. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Ja już się dzisiaj z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!